Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię dzisiaj na naszym krótkim spotkaniu. Nie jest to lekcja religii, ale chciałbym przekazać Ci kilka informacji na temat tego, jak nasze lekcje będą wyglądały przez najbliższy czas. Otóż, tak jak pewnie wiesz, cała nasza szkoła przenosi się w ramach nauczania zdalnego na platformę Microsoft Teams. Mam nadzieję, że wiesz już, jak się tam zalogować, jak tam trafić. I chciałbym Ci powiedzieć, jak będzie wyglądała religia na spotkaniach w Teams. Mam Ci do przekazania kilka rzeczy. Przede wszystkim proszę Cię o wyrozumiałość. To jest taka prośba dla nas wzajemna, ponieważ ja staram się być wyrozumiały dla Ciebie i Ciebie też proszę o to samo. Wiem doskonale, że to funkcjonowanie, które już trwa 2 miesiące, jest dosyć trudne i kolejna zmiana systemu, w którym się spotykamy w ramach szkoły, nie jest prosta. I pewnie zanim wszyscy nauczymy się korzystania z tego systemu, minie trochę czasu, zanim to będzie swobodne, zanim to będzie dla nas wszystkich proste. Dlatego ja obiecuję wyrozumiałość dla Ciebie i nie będę absolutnie rygorystyczny wobec tego, że na przykład masz problemy z zalogowaniem się, masz może problemy w ogóle z dostępem do komputera w tym czasie, kiedy będą się odbywały nasze spotkania. Może nie do końca wszystko będzie jeszcze dopięte, więc ja to doskonale rozumiem i obiecuję, że będę miał to na uwadze. Również Ciebie proszę o wyrozumiałość dla mnie. Dla mnie to też jest nowa sytuacja i mam nadzieję, że razem to ogarniemy, więc Ty wybacz, jeśli ja o czymś czasami zapomnę, jeśli przynajmniej szczególnie te pierwsze nasze spotkania będą może trochę chaotyczne, może nie do końca dopracowane. Mam nadzieję, że razem się w nich odnajdziemy. Po drugie, proszę Cię o zaglądanie do kalendarza. W kalendarzu będzie już niedługo umieszczone okienko naszych spotkań w ramach lekcji religii. Będziemy się spotykać, uwaga, tylko raz w tygodniu. Nie dwa razy, jak do tej pory, ale raz. Oprócz tego, w ramach notesu naszej klasy, naszego zespołu, będę umieszczał różne materiały, do których będziesz mogła zawsze zajrzeć. Będą też pewne proste, mam nadzieję, zadania do wykonania, z którymi głęboko wierzę, że bez problemu sobie poradzisz. I tu jeszcze ważna informacja. Jeśli nie dasz rady, żeby być obecna na naszej lekcji zdalnej, online, w tym czasie, kiedy ona będzie, to nie martw się, ponieważ wszystkie nasze spotkania będą nagrywane i każdy z nas, z naszej klasy, każdy będzie mógł sobie taką lekcję odtworzyć później. Zarówno ci, którzy byli na niej obecni, jak i ci, którzy nie byli, bo na przykład zaspali. W ramach wyrozumiałości, o której wspomniałem wcześniej, będę zadawał po każdej lekcji, ponieważ będzie tylko jedna w tygodniu, będę za każdym razem zadawał jakąś krótką pracę domową. Ale żeby być wyrozumiałym, będziesz mieć na to większy czas niż do tej pory. Proszę, żeby od jutra, czyli od poniedziałku, 4 maja, cała nasza komunikacja między nami odbywała się już w Teams. Czyli jeśli chcesz mi coś wysłać, albo chcesz wysłać mi jakąś wiadomość, o coś spytać, skontaktować się ze mną, rób to za pomocą Teams. Bez problemu możesz mnie tam znaleźć. Jeśli nie będę akurat obecny przy komputerze lub
nie będę miał otwartej aplikacji w telefonie, to odpowiem Ci, gdy tylko będzie to możliwe. I już ostatnia rzecz. Od dawna nosiliśmy się z zamiarem stworzenia w naszej szkole jakiejś grupy modlitewnej dla chętnych. Powiedzmy, że byłoby to coś w rodzaju takiego dodatkowego koła religijnego. Mam pytanie, jestem ciekaw, na ile byłbyś, czy byłabyś tym zainteresowany, zainteresowana. W zespole klasy umieściłem w tym celu krótką ankietę. Zachęcam Cię do tego, żeby wziąć w niej udział. Jest tam kilka pytań odnośnie takiej grupy modlitewnej. Jest to grupa, byłaby to grupa niezobowiązująca, więc absolutnie nieobowiązkowa dla chętnych. Każdy może do niej dołączyć, jeśli będzie chciał. Każdy może też przestać w niej brać udział, jeśli na przykład uzna, że to nie jest dla niego. Ale myślę, że dla niektórych z nas byłoby to dobre, żebyśmy się czasami spotkali i szerzej porozmawiali o niektórych rzeczach albo po prostu pomodlili się w naszych wspólnych intencjach. Życzę Ci dobrego dnia, życzę Ci zdrowia, spokoju, cierpliwości. Głęboko wierzę, że wszyscy sobie poradzimy świetnie z tą przeprowadzką na nowy system funkcjonowania naszych spotkań, naszych lekcji, naszej nauki. Będzie dobrze. Zostało jeszcze niecałe 2 miesiące do wakacji, więc myślę, że ta myśl może być dla nas wszystkich bardzo dobra i motywująca, żeby dobrze wykorzystać ten czas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.